W ostatnim w tym roku ligowym meczu rozgrywanym przed własną publicznością Legionowia KZB Legionowo kompletnie zawiodła. W spotkaniu ze Stalą Rzeszów Legionowianie nie pokazali ani charakteru, ani woli walki, a momenty, w których udało im się podejść pod bramkę przeciwnika, można było policzyć na palcach jednej ręki. Goście również nie pokazali nic specjalnego, a mimo to już w pierwszych 45 minutach zdołali strzelić Legionowi aż 3 gole. Sobotnie spotkanie nie było specjalnie porywającym widowiskiem. Chłód, jaki panował tego dnia, dał się chyba we znaki również i piłkarzom. Akcje w pierwszym kwadransie meczu, tak po jednej jak i po drugiej stronie, były dość niemrawe i pozbawione polotu. Dużo było walki w środku boiska, z której jednak tak naprawdę niewiele wynikało. Z tego boiskowego marazmu pierwsza uwolniła się Stal. W 16 minucie sędzia dopatrzył się przewinienia jednego z graczy Legionowi we własnym polu karnym i podyktował rzut karny dla gości. 11 na gola na 1-0 zamienił Wojciech Rejman. Szybko stracona bramka nie sprawiła jednak, że Legionowia się przebudziła. Pierwszą groźną sytuację podopieczni trenera Zajcewa przeprowadzili dopiero około 20 minuty spotkania. I był to jedyny raz w pierwszych 45 minutach, kiedy potrafili zagrozić bramce rywali. W 29 minucie meczu było już 2-0 dla Stali. Akcję po skrzydle świetnym strzałem z dystansu zakończył strzelec pierwszego gola dla gości, Wojciech Rejman. 11 minut po tym knockdownie Legionowia otrzymała kolejny nokautujący cios. Trzecią bramkę dla rzeszowian i jak się później okazało ostatnią, zdobył w 40 minucie Błażej Cejfer. Obrońca Stali wykorzystał gapiostwo defensywy Legionowi po rzucie rożnym. Autor trzeciej bramki dla Stali Błażej Cejfer, występujący z numerem 6. W drugiej połowie spotkania już nic ciekawego na boisku się nie działo. Wyglądało to trochę tak, jakby obie drużyny czekały już tylko na ostatni gwizdek sędziego. W doliczonym czasie gry gospodarze mieli jeszcze szansę na zdobycie honorowego gola. Legionowianie nie potrafili jednak wykorzystać niemal 100% okazji. Po wysokiej porażce ze Stalą Rzeszów Legionowia traci już 13 punktów do wyjścia ze strefy spadkowej. Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Legionowian zapewniał jednak, że jego drużynie uda się jeszcze odrobić te straty. Nie powiem, że były gorzej albo lepsze. Stracili bramki po swoich błędach, chociaż pierwszych 15 minut. Myślę, że były za nami i myślę, że mieliśmy więcej szans, jakby nie stracili te pierwsze dwie bramki z karnego. Może się stało. Po prostu kolejny mecz przegrywamy ze swoich błędów, ale mamy jeszcze mamy w tym tygodniu dwa mecze. Ja myślę, że te dwa mecze muszę ukazać, co chcemy dalej robić. Myślę, że możemy i musimy odwrócić tę sytuację, która się złożyła. No, bardzo trudna, bardzo ciężka, ale myślę, że my damy radę, bo widzimy po chłopakach, że chcą walczyć o utrzymanie. Myślę, że wszystko będzie w porządku. W ostatnim meczu jesieni Legionowia KZB Legionowo zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Spotkanie zostanie rozegrane 1 grudnia o godzinie 13:00.